które już były przedstawione bardzo jasno przez pana posła Mieszkowskiego, ale nie tylko, nie poprze tego projektu. Tu się już wylała rzeka kłamstw, którą wylewali posłowie PiS-u. No dwa słowa mogę powiedzieć tylko. Tak przy okazji jeszcze, panie pośle, pan poseł z PO. Myślałem, że jednak po tej konkluzji pana, jak pan przedstawił tutaj, to jak PiS łamie prawo, konstytucję, wyrzuca sędziów i tak dalej, no wy co najmniej, przynajmniej się wstrzymacie nad tym projektem. Przecież ten projekt się, nie rozumiem tego, jak można, widząc to wszystko i mówiąc o tym, jednocześnie głosować za projektem, który jest elementem pisowskiej polityki historycznej, tak zwanej, jak wy to nazywacie, zdaje się, polityką nową historyczną, która na planie nie polskiej, pisowskiej, antypolskiej, wrogiej wobec Polski. To jest polityka, która najkrócej polega na tym. Polska miała zawsze rację, zbrodnie to nie my. Żydzi się właściwie na dobrą sprawę mordowali sami i donosili. Nie było Volksdeutschów, nie było szmalcowników. To wszystko w ogóle jest nieprawda. Nie było, właśnie znika Armia Krajowa, tylko byli tak zwani żołnierze wyklęci. To byli główni bohaterowie, to byli ludzie święci. Właśnie kanonizujcie ich wszystkich. Nie było Burego, nie było żadnej deklaracji o stosunkach polsko-izraelskich, podpisanej bezmyślnej, szkodliwej deklaracji, podpisy gdzieś negocjowanej w tajemnicy przez podobno Mossad. Już nie chcę w to wchodzić, bo pan Gliński temu bardzo gorąco zaprzecza, ale jak czemuś zaprzecza pan Gliński, to na ogół jest to na ogół prawda. To w tej deklaracji jest na przykład zrównanie Holokaustu z tak zwanym antypolonizmem. No to trzeba dłużej wyobrazić, żeby to zrównywać. Żeby zrównywać wymordowanie europejskich Żydów przez nazistów z wystąpieniami, które no, wynikają z głupoty, z nieuctwa, ale przecież nikt nie neguje na dobrą sprawę na świecie, że obozy koncentracyjne były nazistowskie, niemieckie w Polsce. Nikt nie mówi, że polskie w ogóle, to walczycie z mitem, który sami tworzycie. Obalacie kłamstwa, które sami produkujecie. Był taki pogląd, jest taki pogląd, że ten instytut w ogóle, co za nazwa męstwa, to Orwellem pachnie. Ministerstwo Prawdy, to jest Orwell. I wy coś takiego, no, że to miała być taka koncepcja polskiego Jadwaszem. No, mogę powiedzieć, że jaki minister kultury, taki Jadwaszem. I ten znika także. Znika także w tej nowej polityce historycznej w ogóle jakaś elementarna przyzwoitość. Wy zacznijcie edukację nie społeczeństwa, tylko siebie wyedukujcie, siebie, swojego premiera. Parę rzeczy tylko powiem, bo przecież tu nie ma czasu na jakiś dłuższy wykład, że twierdzi, który był uprzejmy powiedzieć pan Morawiecki, że Węgry wspólnie z Polską mają podobne doświadczenia w II wojnie światowej. No, a kto to był Ferenc Szalasi, panie Morawiecki? Wie pan o tym? No może pan nie słyszał o tym, Ferenc Szalasi. Węgry były sojusznikiem Hitlera do końca, najwierniejszym. Jeszcze w kwietniu 1945 roku na Węgrzech węgierskie oddziały wspólnie z hitlerowskimi walczyły o to, żeby Budapeszt pozostał w obszarze III Rzeszy. To było, rozumiem, doświadczenie wspólne z Polską. Wyedukujcie waszą koleżankę, która się uczyła historii o Katyniu z przedwojennych książek. Albo waszego marszałka, który mówi o Turkach pod Grunwaldem. No to ciekawe bardzo. Bardzo ciekawa wiedza. Wasz marszałek niewątpliwie bardzo poważnie wniósł cenny wkład do historii. Generalnie polityka historyczna PiS-u doprowadziła do konfliktu z Izraelem, do rozpętania nastrojów antypolskich na Zachodzie, do kompletnego ośmieszenia i kompromitowania państwa polskiego, do złych stosunków z Ukrainą. To podkreślanie wszędzie, przy każdej okazji o rzezi wołyńskiej, czemu to ma służyć? Elektoratu szukajcie, na szczepionkach może znajdziecie większy elektorat, na zwalczaniu szczepień. To jest niszczenie dobrych stosunków, bardzo się cieszą z tego powodu w Moskwie. To niszczenie dobrych stosunków z Ukrainą poprzez machanie, kiedy trzeba i nie trzeba, kwestią wołyńską. To jest klasyczny przykład nieodpowiedzialności. Złe stosunki z Niemcami, ta polityka historyczna doprowadziła do absurdalnych roszczeń wobec, jeszcze jest parę minut, do absurdalnych roszczeń wobec Niemiec. Absurdalnych roszczeń wobec Niemiec, tak zwanych odszkodowań. Najkrócej mówiąc, bardzo źle się kojarzy słowo instytut w Polsce i tych instytutów już wystarczy. Tak jak w czasach stalinowskich bardzo źle się kojarzyło słowo urząd. I z tych powodów i bardzo wielu innych klub parlamentarny PSL, UED nie poprze tej szkodliwej, absurdalnej, niepotrzebnej, a przy tym bardzo kosztownej nowelizacji.